Ai, meu pai, Zana! Najwyższa pora zakończyć ten trening, zaczynać. Dobry dzień. Yo bro, how you doing? Sztanga pompa! What up, buddy? What's up? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To jest Isaac, przyjaciel mojego bratanka. Mojego bratanka, u którego mieszkam obecnie w Atlancie, moi drodzy. Dzisiaj taki trening, troszkę odszedłem od tego priorytetu, zrobiłem bardziej kalistenikę, bardziej żeby tą mobilność zachować. Poczułem jednak, że te parę kilogramów mięśni to zabrało mi trochę ciężaru, mobilności, więc żeby ją utrzymać, to dzisiaj miałem trening taki kalistenika, baza, ale no i trochę tam ciężaru, ale mniej. Mam tutaj trochę bałagan, cyk, ale wszystko wygląda bardzo fajnie. O, spoko, koszuleczki. Bardzo mi się podobają swoją drogą. Propsy składam, grube propsy do firmy Prozis za sposób wycięcia tych tanktopów i za ciuchy wszystkie. Bardzo polecam, jak coś to linki w komentarzu. To jest moja ulubiona, noszę XL-kę. A ja ściągam leginsy i zakładam spodenki. Megumi. To jest moja siostrzenica. Ciężko powiedzieć, czy to jest moja siostrzenica, wiecie, bo to jest córka mojego bratanka, który jest starszy ode mnie. Życie potrafi być bardzo nieprzewidywalne. Kim ja jestem dla tej dziewczynki? Jeżeli mam bratanka i on jest starszy ode mnie, mój brat jest jego ojcem i ten syn mojego brata ma córkę, to kim ja dla niej jestem? Randomowo na mikrofalówce w kuchni. Tego nie ruszamy. Dobra, nie będę nagrywał, no po prostu sobie jem teraz obiad, tutaj mam normalnego kurczaka, no możecie zobaczyć, nic takiego. I później najwyżej w knajpie jakieś będziemy, no to wtedy sobie coś nagrę. Jo. Jest naprawdę gorąco, pogoda tutaj jest zdradziecka. Rano 6 stopni, wieczorem 25, to znaczy w ciągu dnia. Teraz jesteśmy w centrum miasta. What are you guys filming for? Homework. Oh, that's a homework? It's like a student work? Yeah. Journalism. Okay. Oczywiście nie ma tutaj tak, to nie jest tak zabudowane miasto, to nie jest taki beton, ale no na zawsze jest to jednak jakieś 50 pięter na oko, więc całkiem spoko powinno być. Patrzcie, tak się kręcimy. Tutaj macie na jeden kolor szary chyba jakąś szkołę, jakaś wycieczka szkolna pod Hard Rock Cafe. Look, look at that, look at that, look at that. Wszyscy, jacy wariaci, wyobrażacie sobie, żebyście coś takiego zrobili w Polsce? Nie ma szans. No wariaci, co się teraz stało? AJ the Polish American! Dobra, teraz wchodzimy do najwyższego budynku w Atlancie chyba. Nazywa się Sundial, czyli zegar słoneczny. A dlatego, że obraca się tam, sama restauracja się obraca wokół osi. Zobaczymy w ogóle, czy da się teraz tam wejść, bo otwierają za chwilę. No nic, ile kosztuje, jakie widoki, to za chwilę się przekonamy. Tutaj zobaczcie, to jest, that's a hotel, right? Yes. Czyli w hotelu macie schody elektryczne. To jest dosyć spory hotel, no to jest w sumie największy budynek. To jest największy budynek w Atlancie, najwyższy. Access to the sundial. Elevator behind me to 72. 72 piętro, wchodzimy na punkt widokowy. Sztanga pompa. I can see my house from here. Yeah, that's pretty cool. Przepięknie jeszcze do zachodu słońca załapaliśmy się na muzyczkę, która tam przepięknie gra. Panowie grają, zaraz zobaczymy, posłuchamy. Ja wam powiem jeszcze, że od dzisiejszego odcinka zaczynamy moje pocztówki rozdawać. W każdym odcinku od teraz dwie osoby będą miały szansę wygrać pocztówkę, którą wyślę do was ze Stanów.
second floor. That's pretty impressive. Okay. Oficjalnie sztanga pompa AJ the Polish American. Jesteśmy w Hollywoodzie. 17 kwiecień 2019. Williams and John Portman. Skrzyżowanie. Moje dłonie. Yes. This is Morris. This is my nephew, and we are about to enter. What are we gonna do? The older, more attractive nephew. Oh yeah, of course it is. Yeah. Absolutely. Of course. Right. Normalnie toporami rzucają ludzie. Co się dzieje? Rzuty toporem. Today. So we're gonna do safety rules before we start throwing, because we don't want you guys to get hurt. Jak bierze zamach, masz strach, zanim stać, jak ten topór leci na większość tych toporów, pytałem się specjalnie, czy to są specjalne topory, a to są topory ze zwykłej Castoramy, powiedzmy, z Home Depot, tak jak u nas Castorama. Zwykłe, możecie sobie kupić taki topór i się nauczyć rzucać, więc naprawdę zajawa dobra. The first step to being good at something, gentlemen, is suck at it. Jesteśmy w Bury the Hatchet, w miejscu, w którym rzuca się toporami. Organizujemy dzisiaj challenge. Taka naprawdę hardkorowa, harda, fajna rzecz, typowa dla Amerykanów, a się taka gra, rzucanie toporami. Także zaczynamy imprezę, zobaczymy jak mi pójdzie. 3. 7.3, wow! Bo mi, I'm a Volvo in the English. Voda! Voda? Na Volvo, voda. Voda. That's voda, water. Water means voda. 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 Okay. Oh God! Ty piara tak się rzuca, że aż strach w ogóle patrzeć. Wszyscy się chowają, unikają. To jest interesujące, właśnie rozmawiamy, że ja tutaj trzymam kamerę cały czas włączoną, nagrywam wszystkich i nikt nie mówi, że nie mogę nagrywać po prostu. I mi Morris mi mówi, że to po prostu tutaj tak jest, że w mentalności, że no każdy ma aparat, każdy ma, wyciąga to i pierwsze co to nagrywa. I nawet jak ja biegam teraz z dużą kamerą, to nie jest coś normalnego, ale jest to akceptowalne, więc to jest ta różnica, że tutaj po prostu każdego mogę nagrywać i każdy ma no wylane na to, nie boli go to. Trzy szóstki z rzędu strzeli. Jest 10 punktów, jak się powie, że się chce trafić w niebieskie i się trafi. 10 punktów. Osiem osób, teraz zostaje czwórka, nie? O tak jest. Było 8 osób, zostaje teraz czwórka, ja się już zakwalifikowałem, już przyszedłem, pokonałem Enrique i teraz lecimy dalej. Teraz walczy Morris i Josh. Morris and Josh are fighting. Morris! Isaac and Casey! Morris lost. You're fighting. I'm off. But I was defeated in battle. 3! Go for Dania! Stanga popa! Stanga popa! The barbell something. Bullseye! That's a nice shot. It's something about a pump, barbell pump? Yeah, barbell pump. Barbell pump. Stanga popa! 4! Oh no! Oh. No stronger pompa! Stronger pompa. No stronger pompa!
Oh. I told you, no stronga pompa. No stronga pompa. No stronga pompa. Kwalifikujemy się. Przechodzimy dalej, kończymy to. We have nothing. Touch to get first place lose. That's a football. Look, chips That's in the ball. That's not what she said. Chips Here we in go. Bullseye. AJ, the Polish American. Attempt one. I'm the kill shot champion. Wait, hey, Adam missed kill shot. You can't close the screen door. Fantastic! I told you! The Polish American! Pierwszy dzień w Stanach, my first day in the United States. As long as and I come winning everything. V2s, that's all I got. V2s. Look, we go to my shop, we get a truck tomorrow. If we go early in the morning. Dobra ludzie, bo tutaj się robi troszkę, nie wiem co tu się dzieje, pakują drewno do Mustanga, na bonfire będą robić ognisko, ale mnie to na razie nie obchodzi. Jeśli się podobało, zostawcie łapę do góry, my się zawijamy, tak jak mówiłem. Przynoszę wam teraz Amerykę, po prostu lifestyle, to co się dzieje w Stanach, to no myślę, że fajnie, bo z rodziną jestem, spędzam czas, nie ma stresu i można się skupić na tym, żeby coś fajnego porobić, pokazać wam ten klimat i myślę, że dzisiaj po części też się to udało, widzieliście jacy są otwarci ludzie. Widzimy się niebawem, subskrybujcie, komentujcie, peace out brother, buziaczki.